Witam Was, z tej strony Macintosh, a to kolejny odcinek z serii Let's Play The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb. I zgodnie z naszą niepisaną tradycją w dniu dzisiejszym Challenge Run, a z racji tego, że zostały nam tylko dwa, The Priest oraz Seven Years of Bad Luck, weźmiemy sobie Seven Years of Bad Luck, który ostatnio prawie przeszliśmy z jednym małym ale. Nie mogliśmy zabić bossa wymaganego do przejścia tego wspaniałego wyzwania, czyli matki. I umarliśmy na niej. 9 razy, z tego co ja pamiętam. A moja pamięć może mnie mylić i mnie mylić, co może też oznaczać, że pomyliłem to z innym runem, ale jak na razie to zapowiada się na taki vanilla run na samym początku. Tak jak ostatnio, mam déjà vu i to cholerne déjà vu, ale, może tym razem się uda i będziemy mogli później wykonać run o nazwie Purist, czyli purysta. A co on nam da? Ukończymy wszystkie challenge i będzie chociaż jedna rzecz z głowy, z listy. Macintosh próbuje tryhardować w Isaaca i próbuje zdobyć wszystkie achievementy oraz tak zwanego Platinum God, czyli najbardziej pożądaną rzecz wśród graczy Isaaca, to znaczy odblokowanie wszystkiego w grze i potem już jest tylko fun i sprawianie, że gra jest coraz trudniejsza, bo Platinum God sprawia, że gra podkręca się do tego swojego maksimum i nie oszukujmy, ale jeżeli ja kiedykolwiek dojdę do Platinum Goda, to na pewno zobaczycie jakieś, wiecie, jakieś specjalne efekty w danym wideo. Nie wiem, wodotryski, wszędzie pełno krwi, złoto, monety sypiące się po bokach i inne pierdoły, które rzeczywiście mogą sprawić, że to wideo będzie wyglądać jak takie wideo disco polo z lat 90. Nie wiem, czy nawet się tak mówi, od roku od 1991 do 2000. Lata 90. Chyba tak się mówi, nie wiem, nie znam się. Ale, walczymy ze Stevenem. Ze Stevenem dawno też nie walczyliśmy. To jest ciekawe, że właśnie w takich challenge runach częściej walczę z bossami takimi niekonwencjonalnymi. Little Steven. A, chciałem zwykłego Stevena, ale spoko. Little Steven też może być. Mamy familiara. Tak. I mamy też Self-Sacrifice Room i nie mamy na tym piętrze pokoju z przedmiotem. Czyli rzeczywiście zgadza się to, co potrafi zrobić ten zły i niedobry run. To znaczy ten zły i niedobry challenge. To znaczy, jest tam jakaś szansa, że nie wygeneruje się wcale pokój z przedmiotem w czasie na danym piętrze, a mamy też szansę na to, że nie wygeneruje się także wcale, przepraszam, że wygeneruje nam się, jak on się nazywał? On się jakoś ładnie zwał. Curse of the Darkness, Klątwa Ciemności. I tak, nie stać mnie na baterię, ale bateria to jest jeden z tych przedmiotów, który akurat nie jest mi szkoda go pominąć, więc deal with it, fuck it, idziemy na następne piętro. I tak, ja chciałbym przejść tego challenge'a, bo Purist jest jednym z łatwiejszych challenge'y, tak szczerze powiedziawszy. Znaczy, z tego co widziałem i z tego, jak go sobie po prostu ustawiłem podczas grania w Spider-Moda. To znaczy, jak może wiecie lub nie, w Spider-Modzie można sobie ustawić dodatkowe jakieś warunki w danym ranie. To znaczy, że na przykład możemy sobie ustawić dodatkowo, że na samym początku gry startujemy z obniżonym poziomem szczęścia. I wow, podwójny spawn przeciwników. Czytajcie Bóg gry. Tak.
To jest jeden z tych bugów, który jest wkurzający. Po prostu dwa razy zespawnują się przeciwnicy, to znaczy od razu dostajemy dwie fale przeciwników z Challenge Rooma. Niestety, tak się zdarza i to trzeba przeboleć czasami, ale jeżeli rzeczywiście nie będą mi się generować pokoje z przedmiotami w czasie trwania tego rana, no to rzeczywiście mogę zacząć rozważać to, żeby tryhardować na dealach z szatanem. Ale jak na razie rekompensuje mi brak pokoi z pomieszczeń z przedmiotami, rekompensuje mi duża ilość kasy, którą zdobywamy w jakiś bardzo dziwny sposób. Duża ilość skrzyń, które się pojawiają. Za to nie mamy kluczy i bomb też nie mamy. O wilku mowa. I mamy znowu sklep. Nie mamy klucza. Ale mamy dwie bomby. Jeżeli okaże się, że tak jak myślę, do pomieszczenia sklepowego przyspawane jest ukryte pomieszczenie, wówczas będziemy w domu. Jesteśmy w domu. Jeszcze dodatkowa kasa i proszę, niech będzie coś dobrego. Nie wiem, może być kompas. W tej sytuacji szczerze przydałby mi się kompas. Dlaczego? Z jednego prostego powodu. Nie jest to kompas, ale lepszy ryc niż nic. Plus Blue Candle, no, jest dobrym przedmiotem ofensywnym. Jasne. Zobaczcie, ile już zjedliśmy naszemu ukochanemu przyjacielowi monstro życia. Oczywiście, kiedy monstro skacze, to nie jest możliwe do trafienia aż tak bardzo. Dostaję chyba wtedy 50% obrażeń od Blue Candle, ale tak to, no jak widzicie, Blue Candle jest jednym z lepszych przedmiotów, jeżeli jesteście Isaaciem i nie macie akurat kostki sześciościennej, to znaczy macie najprawdopodobniej pecha i jesteście w takim challenge runie, że nie macie kostki sześciościennej. W ogóle w żadnym challenge runie chyba kostki sześciościennej nie dostajemy. No, w żadnym, z tego co ja pamiętam. Żadne. Definitywnie żadne. Okej. Znowu nie ma pomieszczenia z przedmiotem, więc idziemy na następne piętro. Nie będę wchodził do Arcade Rooma. O, pomieszczenie z przedmiotem, o wilku mowa. Anarchy's Hookbook. No kurwa, sobie żartujesz, gro, teraz. Serio? Tak jak nie dawałaś mi pomieszczeń z przedmiotem. Wiesz co, gro, zróbmy deala. Możesz mi dawać bossów, jakich chcesz, okej? Okay? Możesz mi nawet dać niebieską matkę, ale nie dawaj mi pomieszczeń z przedmiotami, w których będzie książka. Bo już książkocepcję jedną już książkocepcję przerobiliśmy w czasie trwania tej serii i sorry, ale ponownie bawić się z książkocepcją tak jakoś nie za bardzo mi się uśmiecha. Wiesz, gro, to jest tak trochę ponad moje siły, bym powiedział w niektórych momentach. To, co ty odwalasz, dokładnie to, co odwala Troll Engine tak zwany tej gry. Nienawidzę cię, wiesz? Czasami naprawdę cię nienawidzę. Czasami bym cię utopił, bro. Jako małe dziecko. Wziął, zawinął cię w worek i utopił. Tak, i teraz macie dowód na to, że gracze są porypani. Sorry, mamy porypane społeczeństwo i ostatnio oglądałem porypany film halloweenowy, więc wiecie. Było Halloween. Owszem, ja nie świętuję Halloween, tak jak już wielokrotnie powtarzałem. Ale dobry film, jak leci na Halloween, to sobie oglądnę od czasu do czasu. Bo dobry film, taki halloweenowy, nawet nie halloweenowy, taki wiecie, dobry horror, zawsze oglądnę. Ostatnio nawet oglądałem, dzisiaj jest 7, kiedy ja to nagrywam, więc macie odpowiedź, kiedy ja to nagrywam. Dzisiaj jest 7 i słuchajcie, 5 z racji tego, że ja staram się obchodzić takie jedno fajne święto brytyjskie, to znaczy 5
listopada. Remember, remember the 5th of November, the Gunpowder Treason Plot. Dzień, w którym Sir Guy Fawkes próbował wysadzić parlament brytyjski. Tak. I to jest dzień, w którym zawsze rok w rok oglądam sobie V for Vendetta. Niektórzy powiedzą, matko, kolejny fan V for Vendetta. Czy jak to woli po polsku? V, V jak Vendetta. Polski tytuł zabija wszystko. Po prostu niszczy wszystko polski tytuł, bo to jest pół na pół przetłumaczenie. Ja rozumiem, że nasi kochani tłumacze są niedopłaceni, że źle ich uczą na tych uczelniach i w ogóle, ale jasna cholera. V for Vendetta, przetłumaczyć na V jak Vendetta, przy czym Vendetta pisane przez W, żeby było śmieszniej. To może od razu nazwijmy ten film Z jak Zemsta i nie pieprz mi się z nazewnictwem, przecież mamy już M jak Miłość i inne sprawy tego typu, a po co, wiecie, męczyć się z nazewnictwem, skoro zawsze można pójść na łatwiznę. Wiecie, czego się boję? Ja się cholernie boję, co zrobią z nowym, jak on się nazywa, z nowymi Star Warsami, bo bodajże w dniu dzisiejszym albo wczorajszym, nie wiem, ja jestem zawsze z newsami troszeczkę na bakier i przeważnie, kiedy do jakiegoś newsa dotrę, to on jest już one day off tak zwany. I szczerze przeczytałem, jak ma się nazywać najnowszy epizod Star Warsów, czyli, czekajcie, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, to jest nowa trylogia, to jest pierwszy, drugi, trzeci, stara trylogia to jest czwarty, piąty, szósty, siódmy epizod, ten, który ma dopiero wyjść. Powiem najprościej, wyszedł teraz Disney, jak ja to lubię mówić, Disney powiedział nam, jak będzie się nosił, jak będzie nosił podtytuł i tym podtytułem jest bodajże The Force Awakening, czyli Przebudzenie Mocy. Ja się obawiam, jak to nasi polscy tłumacze spierdolą ten tytuł, bo co jak co, ale ja w polskich tłumaczy wiary nie mam. Po tylu grach, tylu kwiatkach w grach, tylu filmach z kwiatkami i filmach, których po prostu ja nie byłem w stanie oglądać z polskimi napisami, tak, i z polskim dubbingiem również. Miasteczko Halloween Tima Burtona. What the fuck? O, fajnie. Mamy w filmie Miasteczko Halloween, mamy też Miasteczko Bożego Narodzenia. Pójdźmy na łatwiznę. Przetłumaczmy film na Miasteczko Halloween, żeby było śmieszniej. Jest również film, może nie wysokobudżetowy, ale również film, który nazywa się Miasteczko Halloween. Do jasnej cholery. I co teraz? Mamy Miasteczko Halloween Tima Burtona i Miasteczko Halloween. I tak większość osób, jak zobaczy, wiecie, spojrzy sobie w telegazetę, czy w co się tam teraz patrzy, nie wiem, nie mam telewizora, jestem do tyłu, ale z tego, co zauważyłem, kiedy ostatni raz oglądałem na cyfrowym Polsacie Miasteczko Halloween Tima Burtona, to opisane było w tej ichniej cyfrowej polsatowej telegazecie, w której można zobaczyć, znaczy inaczej. Planie telewizyjnym dostarczanym przez platformę cyfrowego Polsatu było napisane, że oglądam film Miasteczko Halloween i dopiero w opisie był reżyser Tim Burton. I zgłupiałem, bo gdyby ktoś to zobaczył, to wiecie, mógłby pomyśleć, że będzie oglądał film bardziej krwawy, bo Miasteczko Halloween, samo Miasteczko Halloween, chodzi mi o film Miasteczko Halloween, nie The Nightmare Before Christmas, Tim Burton's The Nightmare Before Christmas, bo tak w pełni brzmi tytuł. Nie wiem, czy ktoś z was zajarzyłby bez podania, wiecie, jaki to jest genre filmu, jaki jest reżyser, czy o tej godzinie, o której leciał, a on leciał dość późno, co mnie zdziwiło, bo leciał koło godziny 23 i szczerze, ja spodziewałem się, że to właśnie będzie horror. Włączam, a tam leci Miasteczko Halloween z dubbingiem.
Wiecie, jak mnie to wkurza? Właśnie takie rzeczy. Fajnie, okej. Okay. Zdubbingowaliście film dla dzieci, który w sumie dla dzieci nie do końca jest. Przekaz tego filmu może nie jest do końca trafiony jak na dzieci, ale jest to zrealizowane przez Touchstone. Tak jak kto wrobił Królika Rogera. Gwoli ścistości. Touchstone to innymi słowy Disney, tylko że bez napisu Disney, a to dlatego, że czasami tak się zdarzało w przeszłości, że no, ktoś nie chciał produkować jakiegoś filmu, więc po prostu podpisywali się w inny sposób. Tak samo było z wieloma ludźmi, twórcami filmów. Jeżeli jakiś pan reżyser nie chciał po prostu, żeby jego nazwisko było podpisane pod jakimś filmem, który zrobił tylko dlatego, żeby mieć kasę, hello, no to podpisywał się pseudonimem i są, gdzieś możecie znaleźć nawet wykaz pseudonimów, ale powinienem zmierzać do końca mojej wypowiedzi, a ja się tutaj rozdrabniam. Chodzi mi głównie o to, że nasi polscy tłumacze nie do końca robią to, za co, że tak powiem, jest im płacone. Okej, okay. zdarzają się takie miejsca tłumaczenia, jak na przykład Shrek, jak na przykład Rayman 3, które zostało nam dostarczone przez tego samego człowieka tłumaczenia, więc przez pana Wierzbięta, tak dokładniej. Więc ja rozumiem, że niektóre tłumaczenia i niektórzy ludzie robią te tłumaczenia z sercem i z jajem, to tak przy okazji, ale niektórzy tłumacze po prostu to, co robią, to jest tragiczne w skutkach. I tak, piję tutaj na przykład do wspaniałych tłumaczy Ubisoftu, dawnych tłumaczy Ubisoftu, nie wiem, czy to był Ubisoft, czy Cenega, ktoś za to odpowiadał i ktoś powinien za to oberwać i prawdopodobnie już oberwał i skończył w kamieniołomie, czy gdzieś w tym stylu, ale głównie chodzi mi, wiecie, o tłumaczenie typu, jak to się nazywało? Imperatorka czasu, tak. Moje ulubione tłumaczenie, do którego będę pił chyba do końca swojego życia, jeżeli ktoś mi powie, że polscy tłumacze mają czasami przebłyski geniuszu i tworzą wspaniałe neologizmy. To wtedy powiem, jeżeli imperatorka jest dla ciebie neologizmem i podoba ci się to, co polscy tłumacze z tym zrobili, to najprawdopodobniej zabije cię do 10. pokolenia. Serio, no. Tak samo mówię The Nightmare Before Christmas, Tim Burton's The Nightmare Before Christmas. Sorry, ludzie, ale dlaczego nie można tego było przetłumaczyć na koszmar przed The Nightmare Before Christmas, koszmar przed gwiazdką, albo Halloween przed gwiazdką, albo gwiazdkowe Halloween, cokolwiek, żeby miało większe połączenie z tym filmem niż ma do tej pory. Miasteczko Halloween, fajnie, jest to jedna z lokacji, która występuje w filmie. Wow! I przez większość filmu główny bohater stara się z niego uciec. Jack Skellington próbuje z niego uciec, żeby go nie szufladkowano, ponieważ on jest królem strachu, bla, bla, bla. I tyle. I próbuje się go zaszufladkować w dalszym ciągu, bo w dalszym ciągu jest w tym miasteczku Halloween i wszyscy chcą, żeby był królem strachów, a on nie może się zdecydować i raz chciałby spróbować czegoś nowego. Niestety nie może, bo wszyscy go szufladkują, etc., etc. Tak, zaspoilerowałem wam film, jestem zły. Dobrze, użyjemy karty Hermita i sklep, który się opłaca, fajnie. Tak, lepszy rys niż nic i wolę mieć jakiś, wiecie, jakąś dodatkową obronę pod tytułem możliwość ucieczki w skalner, w dziurę, czy też przez dziurę, albo dostanie się
za darmo do jakiegoś miejsca, niż na przykład, a bo ja wiem, nie móc się tam dostać, a na przykład tu możemy sobie teraz przejść i tak, i teraz na przykład mogę to pół serca sobie odzyskać. I gdzie są bossowie? Naprawdę nie będę szukał niczego na tym piętrze, tylko bossów, obiecuję wam to. Naprawdę wam to obiecuję i chciałbym jak najszybciej dotrzeć do tych bossów, bo... No bo nie oszukujmy się, będzie to bardzo szybki run, szczególnie, że jesteśmy w Depths XL, co mniej więcej oznacza tyle. Walczysz z matką szybciej i prędzej. Co daje ta tabletka? Proszę, niech to nie będzie health downgrade. Friends till the end. Może być jedna z tych tabletek, które rzeczywiście są fajne. Idziemy w tą stronę, niech będzie, że pójdziemy w tą stronę. Krew muchy! Znaczy krew muchy. Laser bullet flies, one się chyba nazywają w oryginale, lub tak przynajmniej wszyscy mówią na nie na Reddicie. I większość graczy w Isaaca je tak nazywa. A ja z racji tego, że gram i jestem polskim, używam polskiego języka. O tak to powinienem ładniej ująć, ładniej, zgrabniej. No to powiem wam szczerze, że muszę wymyśleć swoją nazwę. I moją nazwą jest na to bomb krew muchy. Nie, chwila, krew muchy, bo mamy też komary, co oznacza, że nie muszę się sprężać z wymyślaniem dodatkowej nazwy na komara. Komar to komar i komarem będzie i to jest najgorsze stworzenie, jakie... No super! Widzieliście to? Widzieliście to, co się stało? To znaczy... Ja nie wiem, co się stało. Wybuchła... Bomb mucha wybuchła. Fajnie. Okej. Szanuję to, że bomb mucha wybuchła, ale dlaczego nie zniszczyła... Zniszczyła wszystko, prócz Tainted Rocka. Nie wiem. Może dlatego, że... Gra chce mi powiedzieć, że przegram. Ale okej. Dwóch bossów pod rząd. Pierwszym z nich będzie Monstro 2, czerwony Monstro 2 do tego dodajmy. Jeżeli uda mi się go zsynchronizować, tak jak to zrobiłem właśnie nie teraz, no to uda mi się może to wygrać. Niestety na chwilę obecną idzie to kiepsko. Nawet bardzo kiepsko bym powiedział. I wolałbym, żeby właśnie, żeby się zaczął synchronizować. A ta synchronizacja bardzo mi pomoże, bo jestem w stanie zadać mu większe obrażenia. Lucky Toe has appeared in the basement. A, dobra, bo jesteśmy na piętrze XL, co oznacza, że gra odczyta, jakbyśmy pokonali matkę, dlatego też nie dostaniemy przedmiotu z monstra. Ale zakończyliśmy ten challenge, więc czy pokonamy matkę, czy nie, to mamy ten challenge zaliczony. Ja spróbuję pokonać matkę. Nie gwarantuję, że to się stanie, że pokonamy matkę, ale dołożę wszelkich starań, żeby to zrobić. Przy czym walczymy z czerwoną matką. I tak mamy tylko jedną szansę na pokonanie matki. Więc wiecie, więc się nie uda, znając życie, chciałem powiedzieć, ale... No cóż, bardzo szybki run, w ogóle wow, 23 minuty mam na liczniku, a my skończyliśmy tego rana. Jeszcze z dodatkowym moim pieprzeniem i staniem w miejscu. No to ten run wyszedł poniżej 20 minut. Anyway, jeżeli wam się podobał to ten run lub nie, to fajnie byłobyście, gdybyście go ocenili, ponieważ ocena pomoże mi w tworzeniu kolejnych materiałów z tej serii, jak i z innych. A tak poza tym, w komentarzach możecie umieszczać również swoje sugestie i pytania odnośnie tej serii. I powtarzam moje pytanie, czy chcecie, żeby Wrath of the Lamb w dalszym ciągu pojawiał się w tej formie, jakiej go widzicie? Czy chcecie, żeby na razie zaprzestać grania w Wrath of the Lamb i wrócić do niego, kiedy ja odblokuję sobie Platinum Goda, czyli za nie wiem ile, i bardziej skupić się na Rebirthie, chociaż Rebirth jest traktowany lepiej obecnie niż taki Wrath of the Lamb. Ale to zależy od punktu siedzenia. Ja uważam, że jest lepiej traktowany niż Wrath of the Lamb, ale to jest tylko moje zdanie, wy możecie mieć inne. Anyway, dzięki wam za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się. Cześć!